Króluj nam Chryste, Alleluja, cześć. Witam Cię bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałem powiedzieć o zagrożeniach duchowych, ale na początku pozwól, że przedstawię się i powiem coś o sobie. Nazywam się Tomasz Kwieciński, mam 34 lata. Jestem żonaty. Obecnie pracuję jako instruktor w Gminnym Ośrodku Kultury. To mają do czynienia z dorosłymi, młodzieżą, dziećmi. Prowadzę też różne zajęcia, no i też pomagam w kółku teatralnym. Przez wiele lat byłem w Oazie, jestem animatorem krzyżowym, no też przez 25 lat byłem w liturgicznej służbie ołtarza jako ministrant. Właściwie po co to przedstawienie, żeby mniej więcej wspomnieć, co robiłem, czym się zajmowałem, że też o sprawach, których chcę dzisiaj powiedzieć, coś tam wiem z własnego doświadczenia, no i też obserwując to, co się dzieje. Więc dzisiaj chciałem powiedzieć o zagrożeniach duchowych. Podzieliłem to tak jakby na dwie części. Najpierw te zagrożenia duchowe, ale w sumie nie tylko, na dzieci, no i później na dorosłych. Zacznę o zagrożeniach dla dzieci. Żyjemy w czasach, gdzie jest bardzo dużo takiej nagonki na Kościół, gdzie Kościół się wyśmiewa, kapłanów się próbuje zniszczyć. I to pokutuje też tym, że ludzie coraz mniej się modlą, my coraz mniej modlimy się z dziećmi, czy coraz mniej modlimy się za nasze dzieci. Coraz mniej osób też błogosławi swoje dzieci. Czy to jest ważne? Wiele osób też mówi, czy nawet jak ja się spotykałem, że taki może przykład, gdzie mówi się, że na przykład, żeby matki błogosławiły swoje dzieci i często też matki dzwonią, czy mówią, że jeśli pobłogosławiły swoje dziecko, to na przykład dziecko przespało swoją noc, w dzień był jakiś spokojniejszy, więc to ma swoje duże znaczenie. Rola matki naprawdę jest nieoceniona, więc tutaj też sama matka może wypatrzyć, że coś nie do końca jest takie. Jeśli chodzi o błogosławieństwo, no to żeby ono miało naprawdę dobry skutek, no to jest ważne, aby być własną święcającej. Wtedy jest ono właściwie pełne. Przechodząc tak dalej do tych zagrożeń, to nie wiem, czy zauważyłeś, że właściwie żyjemy coraz bardziej w kulturze śmierci. Wystarczy popatrzeć na to, co jest dookoła. Teraz mamy okres świąteczny, więc niedawno były kupowane prezenty czy na Mikołaja, czy pod choinkę. Monster High, Lego, ja o tym za chwilę będę wspominał i to rozwijał, ale jak to w tym momencie wygląda? Tutaj też wiele rzeczy jest takich, że czy ubranka dla dzieci już od właściwie przedszkolaka, jakieś tupie czachy, czy jakieś różne rysunki nie wiadomo czego, które właściwie ani nie są ładne, ani nie są fajne, ale nie wiem, ta kultura nam to podaje, a my łykamy tak papkę, kupując w większości przypadków. A co najgorsze jest to, że my w tym nie widzimy problemów. Nawet taki przykład, gdzie diabeł jest przedstawiany jako fajna milusia maskotka, którą sobie gdzieś tam dziecku możemy dać, no i diabełek nie jest zły. To jest duże niebezpieczeństwo i w sumie my jako dorośli daliśmy się w to wciągać, no i to dalej przekazujemy swoim dzieciom, gdzie to bardzo pustoszy ich osobowość.
Tutaj też powiem właśnie, jak już mówiłem o zabawki, czy to wszystko Monster High. Może powiedzmy, jak to wszystko ewoluowało. Zaczęło się od Barbie, gdzie była dość duża seksualność w tej lalce. Dziewczyny czy małe dzieci odchudzały się, próbowały dorównać. Później ta wszystka moda, która jest coraz bardziej tak jakby erotyczna. Mówię tu o modzie dla dzieci, gdzie to jest coraz bardziej niebezpieczne. Wystarczy włączyć YouTube'a i jakiekolwiek tańce dla dzieci, jak to wszystko wygląda. No później ten zamiana na lalki Monster High, gdzie jest już też w tym momencie dość duża seksualność pokazana w tych lalkach, a druga rzecz ta brzydota, że coś brzydkiego pokazuje się jako piękno i te dzieci chcą takie być, chcą tak wyglądać do tego stopnia, że są takie też przykłady, gdzie dzieci mają narysować coś, czy jakieś rysunki, czy jakichś ludzi, czy jakichś osób. Często te osoby przedstawiają właśnie skłami, że, czy nawet siebie przedstawiają skłami, że one by takie chciały być, bo dla nich to jest ładne i to jest fajne, że one by chciały pić krew, czy kogoś nawet zabić. Kolejne, co wspomniałem, to Lego. Za moich czasów, ponieważ ja też interesuję się Legiem, jak byłem dzieckiem, Lego miało jedną twarz właściwie. Ludzik uśmiechnięty. I w lata 80., 90. Tak to wyglądało. W tym momencie, no na obecne chwile, no to już są wampiry, wilkołaki, twarze, które są karykaturami. No nie idzie to w fajną stronę, muszę przyznać. Mimo tego, że naprawdę Lego było, no i w sumie w jakimś stopniu dalej jest moją pasją. Kolejną rzeczą jest to, że jest w nasze życie wkradło się telewizor i komórki, no i komputery. Te trzy jakby filary bardzo dużo zajmują nam czasu, zabierając go. Co przyczynia się do tego, że my coraz mniej z dziećmi czy ze sobą nawzajem rozmawiamy. Do tego stopnia gdzieś jakiś czas temu zrobiono jakieś badania, że rodzice z dziećmi rozmawiają około 7 minut dziennie, z czego 4 minuty wydają dzieciom polecenia. Więc no, jakie to jest niebezpieczeństwo? Teraz idąc dalej. My często nie kontrolujemy tego, co dzieci oglądają. Dajmy na to w telewizji wszelkie jakieś teledyski, różne filmy, które są podawane, czy same reklamy. Teraz prawo jest coraz bardziej jakby minimalizowane, jeśli chodzi o restrykcje co do reklam i naprawdę są reklamy, które ja też widziałam, że lecą w dzień. Uważam, że one powinny być co najmniej od godziny 22, bo jest dużo erotyzmu, jest dużo pornografii w tym. Tutaj ja też wiadomo, że możesz powiedzieć, że to jeszcze nie jest niebezpieczne, no ale patrząc na to, co było 10 lat temu, a co jest teraz, no to powiem, że to jest, można by użyć słowa masakra normalnie, gdzie jak ja byłem dużo młodszym, no to to, co teraz nie nazywa się pornografią, że już jest tak nam upowszechnione, wtedy to było dość pornografią mocną i to było w gazetach gdzieś podawane, gdzie młody człowiek nie miał możliwości jakoś za bardzo nawet tego dostępu, chyba że naprawdę bardzo chciał, albo gdzieś udało mu się zdobyć. A teraz jest to na wyciągnięcie ręki i tu idziemy dalej. Czyli komputery i telefony, gdzie dziecko od najmłodszych lat dostaje telefon. Sam się z tym spotkałem, gdzie kilkuletnie dziecko dostaje telefon na kilka godzin. Telefon, czy smartfona, czy komórkę, czy po prostu laptopa na kilka godzin. Rodzice sobie siedzą, rozmawiają, a dziecko sobie siedzi i coś robi. I właśnie, co dziecko robi, to coś, co znaczy to coś i
może sobie grać, może sobie, nie wiem, oglądać, wchodzić na internet. Rodzice często nie sprawdzają, na czym dziecko siedzi, co dziecko ogląda, jakie treści są mu przekazywane. Tutaj były gdzieś robione badania, że w dzisiejszych czasach w mediach to, jak jest przekazywana informacja, jak ona jest bombarduje dziecko, to dziecko powinno maksymalnie 15 minut spędzać przed tymi nośnikami, o których przed chwilą powiedziałem. A tak się nie dzieje. Jest to bardzo zawyżane. No i jaki jest tego efekt? Dziecko dostaje zbombardowane bardzo dużą ilością informacji. I co się dzieje, jak my zabierzemy dziecku ten telewizor, komputer czy komórkę? No dziecko jest rozszałalałe. Mały wariacik biegający po domu, krzyczący, płaczący, tupiący, nie wiadomo jeszcze co robione. No i dlaczego tak jest? No właśnie dlatego, że według badań prowadzonych z dziećmi dziecko powinno dostawać bardzo wyważone informacje. Po pierwsze powinno mieć informacje mówione bardzo powoli, jeśli chodzi na przykład o bajki, w bajce powinno być dwóch, trzech, maksymalnie czterech aktorów i powinny mówić wolno, wyraźnie. Nie powinno być jakiegoś za dużo zmiany scenerii, bo to jakoś negatywnie wpływa na dziecko. I my mieliśmy takie bajki przecież, czy Reksio, czy Bolek i Lolek. To są bajki, które właśnie były maksymalnie 3-4 aktorów. Bajki, w których dziecko mogło oglądać, które są bajkami bezpiecznymi. I nawet można powiedzieć, że takie bajki powinny być polecane. Ktoś powie, że ale dzieci nie chcą oglądać. Jeśli się z dzieckiem nie siądzie, nie powie, nie wytłumaczy, to nie będzie chciało. Kolejnym problemem jest to, że to, co też powiedziałem przed chwilą, że my coraz mniej z dziećmi rozmawiamy, do tego stopnia, że ja nawet to, co pracując z dziećmi czy z młodzieżą, że jak nawet się pytałem tych młodych osób, jak oni rozmawiają, czy rozmawiają, że dzieci czy młodzi w ogóle praktycznie nie rozmawiają z rodzicami. To jest bardzo bolesne, kiedy rodzic, ojciec nie ma w ogóle u dziecka żadnego poważania. No tutaj jako mężczyźni gdzieś faktycznie gdzieś wycofaliśmy się w tym wszystkim. No i to też jest ważne, żeby to jakoś budować, bo to stwarza duże zagrożenie dla dziecka. Dziecko, żeby się dobrze i prawidłowo wychowywało, musi być wychowywane przez obojga rodziców, przez matkę i ojca. Tutaj też jest takie właśnie zagrożenie, że wchodzimy w czasach, gdzie specjalnie właśnie to podkreśliłem, matkę i ojca, gdzie próbuje się wszczepić tą kulturę gender, czy też lesbijek, czy gejów, gdzie jest na zasadzie takiej, że no dwie mamy, czy dwóch tatów mogą wychowywać dziecko, albo że dziecko może sobie wybierać, kim by chciało być. Czy też sami sobie wybieramy, raz chcę być chłopcem, raz chcę być dziewczynką, co normalnie jest druzgoczące dla umysłu dziecka, no i późniejszego jego życia. Później to się robi z tego depresja, różne stany załamania nerwowego, często kończy się właściwie samobójstwami, czy właściwie takim skreśleniem życia, albo długotrwałym leczeniem, gdzie właściwie no, nie zawsze do końca da się to wyleczyć. Tutaj jeszcze też mówiąc o komórkach, czyli tu w małym wieku, no to jest to granie, czy jakieś przeszukiwanie różnych rzeczy, no ale idąc dalej w tej kwestii, jako już dzieci starsze czy młodzież, młodzi siedzą na komórkach. Internet jest teraz wszechobecny, darmowy często. No i dzieci potrafią, czy młodzi, gdzieś wyliczono, że potrafią około 130 SMS-ów dziennie wysyłać i wysyłają różne rzeczy. To często jest niekontrolowane, często gdzieś tam plotkują, czy wymieniają się czy informacjami, czy zdjęciami. Te zdjęcia też są różnego rodzaju. Tutaj też
wchodzą w grę portale społecznościowe, gdzie niby są od jakiegoś konkretnego wieku, a często dzieci czy zawyżają sobie wiek, czy za przyzwoleniem rodziców robią. No, ja też widziałem, jakie dziewczyny w wieku 12-13 lat robią sobie zdjęcia i umieszczają, gdzie to też właśnie czasami to, nie wiem, kipi tą seksualnością, co jest bardzo niebezpieczne dla tych dzieci, bo to może zniszczyć ich życie w jakimś stopniu, bo no, nie czarujmy się, to co jest wrzucone na internet, raczej z internetu nie ginie. Jeśli raz się coś wrzuci, to jest kopiowane, to jest wysyłane, nie wiadomo gdzie, jak i później na przykład po latach można się zdziwić, gdzie te zdjęcia doszły. A myślę też, że dorośli często nie mają jakby wiedzy w tej dziedzinie, że to faktycznie jest niebezpieczne i naprawdę trzeba uważać i myślę, że też bardzo trzeba rozmawiać z dziećmi, że powinny cenić swoją prywatność, że no pytając się u dzieci teraz, czym to jest prywatność, uważają, że prywatność jest wtedy, kiedy nie ma rodziców, nie? Że oni w sieci, to nie jest prywatność, oni tam powiedzą wszystko, pokażą wszystko. No i tu trzeba naprawdę bardzo uważać i bardzo mówić na ten temat, że nie wszystko trzeba pokazywać, nie wszystko trzeba mówić. No ale też jest druga rzecz, że ludzie dorośli bardzo dużo informacji na temat swojego prywatnego życia jakby wyciągają na internet. Ja też mając znajomych, którzy mają malutkie dzieci, to też widzę, że o teraz się sikał, teraz coś tam puścił bąka czy coś. No, czasami to mi się śmiać, że no ciekawe, co mnie to obchodzi, że twoje dziecko nie wypuściło bąka, no ale takie osoby są i takie informacje dają, gdzie to jest bezpotrzebne i bezsensowne i ta nasza prywatność zostaje jakby zniszczona. Jest też tak, że coraz mniej następuje wychowania religijnego. Nie ma mówienia o tym, co jest dobre, co jest złe. Kiedyś było tak, że rodzice mieszkali tam ze swoimi rodzicami, no i z dziećmi, czyli były te trzy pokolenia i dziadkowie wychowywali swoje wnuki, udzielając im porad, opowiadając o życiu, które przeżyli. I ucząc tego te dzieci. No ja miałem tu przyjemność, że mnie akurat dziadkowie wychowywali. To naprawdę była fajna lekcja i wiele ucząca. Ja też tak powiem, że dla mnie genialnym przykładem było też to, ja to chyba do końca życia będę pamiętał, że moi dziadkowie właściwie do samego końca, bo mój dziad już nie żyje, chodzili za rękę. Rzadkość, można by powiedzieć, gdzie teraz się widzi, że ktoś chodzi z kimś za rękę, nie? No, gimbuski, tak się mówi, że gimbuski 13-15 lat, a później to już gdzie indziej chodzą. No i właśnie to jest to, że też trzeba dawać te przykłady. No, dzieci czy młodzież muszą widać dobre przykłady, autentyczne przykłady. Właśnie to jeszcze jest ważne, żeby ten autentyzm był. Jeśli my nie jesteśmy autentyczni, nie musimy się czarować, to nie wyjdzie. Musi być autentyzm i szczerość w tym wszystkim. Tutaj teraz jeszcze powiem o dwóch takich kwestiach, które są dość niebezpieczne. Pierwsze zacznę od Disneya, gdzie można powiedzieć, no ale to czepia się chłopie. I tak i nie. Oglądałem wiele filmów, bajek Disneya. Wiele jest fajnych, ale jest tak, że one gdzieś pod tym płaszczykiem tej fajności przepuszczają nam pewne treści. Ja już nie będę wchodził tam, że tam były różne rozważania typu, że w kilku filmach był gdzieś tam seks czy jakieś inne rzeczy, które odnosiły się do seksualności. Ale tu bardziej też, chociaż to też to jest, chociaż podam Ci taki przykład, który mnie uderzył i który chyba jest taki dosyć ważny. Swego czasu, kilka lat temu, nie wiem jak jest teraz, była na topie Hannah Montana. Zobacz teraz, co się z nią stało. Powiesz mi, ale ona nie jest już w Disneyu, ale ona jak była w Disneyu, już też była tak kreowana.
Gdzieś tam doszedłem do informacji, że były bardzo takie niefajne sesje zdjęciowe z jej udziałem, gdzie ona była jeszcze nieletnia. Od kilku dobrych lat już nam się wtłacza do głowy coraz bardziej zaniżanie tego wieku takiego, gdzie my dajemy przyzwolenie. No i z jednej strony tak pokażę Ci takie dwie skrajności. Bardzo burzymy się na to, że w Indiach jest tak, że 14-15-latka jest zmuszana do poślubienia mężczyzna w wieku 25-30 lat. Uważamy, że to jest niewłaściwe, złe i niedobre. I takim jest. Ale zobacz z drugiej strony, co nam się dzieje, jeśli ta 15-latka ma sesję zdjęciową prawie nagą i to jest niby w porządku i to jeszcze jest, żeby było mało, ta osoba jest, nie wiem, prawie że Bogiem dla wielu młodych dziewcząt i one na tym się bazują i one to wszystko oglądają i widzą, no i jak to później wytłumaczyć, więc to jest pewne zagrożenie. Myślę, że tutaj są adekwatne słowa Pana Jezusa, że po owocach i poznacie popatrzeć na owoce. Jakie są owoce tego wszystkiego i do czego to zmierza? Myślę, że tutaj w tej kwestii to na razie tyle. Drugą rzeczą to na topie ostatnio jest Harry Potter, najnowsza część. I tutaj miałem rozmowę z dziewczyną, która Harry'ego Pottera przeczytała od deski do deski i zna się w temacie. Mam też starszą znajomą, z którą też troszeczkę kotoczyliśmy dalej na ten temat. No, że to jest tylko nagonka kościoła na tą postać. No ale teraz kilka takich rzeczy, które właśnie też mnie właściwie zastanowiły. Nawet to, co powiedziała ta osoba, która o tym mi opowiadała, bo chciałem, żeby mi opowiedziała wszystkie części Harry'ego Pottera jej oczami, co jej się skojarzyło, co było fajne, co było mniej fajne, jaką postacią jest Harry Potter. I dwie rzeczy, których ja nawet nie zauważyłem, ona mi podała. Harry Potter jest magiem, czyli jest tam tym magikiem. Ja powiem, nie czytałem Harry'ego Pottera, właściwie oglądałem kilka filmów, żeby wiedzieć, z czym mam do czynienia. I zobacz, że jest tak jakby są lepsi i gorsi. Harry Potter jest lepszym, bo jest tym czarodziejem czy tym magikiem i są ludzie, którzy są jakoś tam nazywani i oni są tym gatunkiem gorszym. To jest pisane w tej książce i to mi powiedziała osoba, która tą książkę przeczytała. Ja na to nawet nie zwróciłem, nie widziałem o tym, że tak jest. Tak mi mówi, że tak jest. Kolejna rzecz, magia, która jest wykorzystywana. Magia w Harry Potterze to jest właściwie praktycznie 90%. Różnego rodzaju magii. No i tutaj jest pytanie, a dobra magia, jak ona wygląda, ta dobra magia, no ale z tego, co się nawet i pytałem, że tam Harry Potter niby, że jest tym dobrym ten, ale pytam się, a czy on używał czarów do niewłaściwych rzeczy? Tak używał. No to jeśli on używał czarów do niewłaściwych rzeczy, tak można powiedzieć, że on jest dobry. Więc tutaj już też jest bardzo kontrowersyjne same sobie. Tutaj mówię z doświadczeń osoby, która to przeczytała i która naprawdę Harrym była zafascynowana. Też kwestia jest taka, że no, tam przyjaźni czy jakiś tam sympatii, ale z tego co nam tam mówiła, to tam też jest kwestia, że to jest też taka trochę śliska sprawa, bo tutaj niby się przyjaźnią, później się kłócą, później się rozchodzą, później się tam dalej i gdzieś to tam tak różnie jest lawirowane. No ktoś powie, że ale w życiu też tak jest. No, w pewnym sensie jest, no ale są pewne uczucia czy pewne wartości, które powinny być stałe. Jeśli one takim nie są, no to trzeba się zastanowić, jak to wszystko wygląda, jakim powinno być. No tutaj jeszcze chciałbym wspomnieć o tych takich też zabawkach i o tym też było gdzieś tam mówione dużo i też była nagonka Hello Kitty w takich dwóch aspektach, gdzie jedną rzecz, że swego czasu, nie wiem jak jest teraz, ale Hello Kitty miał jakąś umowę podpisaną z zespołem Kiss
Zespół, który niby uważa, tam nigdy nie podaje wiadomości, że niby jest satanistycznym zespołem, no ale można sobie zaglądnąć, jak ten zespół wygląda i samemu powiedzieć, czy to jest dobry zespół, czy zły zespół i czy on niesie dobre wartości dla dzieci. No i też druga rzecz, że w którymś tam roku nastąpiło jakieś tam podpisanie umowy między tam producentem Hello Kitty czy tam wytwórcą, a jakimiś tam firmami od pornobiznesu, gdzie w tym momencie w jakim stopniu jest to też połączone. No i też takie rzeczy można znaleźć, więc no to też to, co było powiedziane wcześniej, po owocach poznacie, jak to, w jakim stopniu to jest i do czego nas to sprowadza, w jakim stopniu to idzie. Więc to w sumie też jest jakoś tak niebezpieczne i zagrażające młodym dzieciom. Kolejnym takim niebezpieczeństwem są Pokemony. No i kwestia taka, że w naszej kulturze trzeba pamiętać, że Pokemony wywodzą się z Japonii. Jest to manga japońska. I w naszej kulturze wszystko, co jest animowane, raczej w większości przypadków jest traktowane jako bajka dla dzieci. W tamtej nie. Manga czy inne tam, o których nie będę teraz mówił, są często dla dorosłych. Są też mangi, które są horrorami czy typowymi filmami dla dorosłych, gdzie one są często nawet od 18-21 roku życia i one tam jasno to mają zaznaczone. U nas to traktujemy jako dla dzieci. No i teraz te Pokemony, po pierwsze, że no jest to także jest to niebezpieczne z dwóch względów, że nastawia to na rywalizację, że kto lepszy, musimy być lepsi, musimy tam zbierać te Pokemony, mania zbierania, mania kolekcjonowania, jest to też bardzo niebezpieczne, ja muszę mieć, ja muszę posiadać, czyli taki konsumpcjonizm od właściwie najmłodszych lat. No i druga rzecz, że zobaczcie, jaki boom się teraz zrobiło z Pokemonami Go, nie? Dzieciaki chodzą, latają i starsi też. I też zauważyłem swego czasu, że lata czy zbiera te rzeczy w tym Pokemon Go pokolenie, które swego czasu było wychowywane na Pokemonach. Kiedy weszło Pokemony kilka czy kilkanaście dobrych lat temu, no to byli młodzi czy małe dzieci. Teraz jakby jest kontynuacja. Zobaczcie, jak to jest ewoluuje i idzie dalej. Czyli wracamy do tego właśnie, po owocach poznacie, że jest zrobiona gra, gdzie zaczyna się mieszać i właśnie to jest to niebezpieczeństwo. Miesza się rzeczywistość ze światem wirtualnym, kiedy to się łączy się te dwie rzeczy, że Pokemony chodzi się i zbiera się tak jakby w rzeczywistym świecie przez Wi-Fi i no chodzimy sobie i zbieramy. No, I na ile to jest bezpieczne, a ile niebezpieczne. Tam niektórzy mówili, no ale dzieci przynajmniej pozażywają świeżego powietrza. No tak, z jednej strony tak, pozażywają świeżego powietrza, ale z drugiej strony na ile one mają kontakt z drugim człowiekiem, na ile one się czymś bogacą i czy to ich ubogaca, czy nie. Kolejną taką bajką to Kucuki Majpony. Ja pamiętam, że jakiś tam czas temu właśnie te kucyki widziałem i one mi zostały w oczach jako takie sympatyczne kucyki. No i ostatnimi czasy ktoś mi tam pokazał, no to chyba jakaś dziewczynka, jak one w tym momencie wyglądają, no to powiem, że trochę mnie ścięło. Nie mówiąc o tym, że niektóre wyglądają arcydemonicznie, chyba tak to można powiedzieć, to też no jak nawet kilka fragmentów widziałem, no to faktycznie no jest to niebezpieczne, czyli to jest dalej nawiązanie do tego, co mówiłem wcześniej, czyli kultura śmierci. Naprawdę ogromna kultura śmierci, którą dzieci są jakby ładowane i jakby atakowane. No i tutaj jeszcze jest druga takie jakby niebezpieczeństwo
I Pokémony też coś takiego mają, kiedy są jakby maniacy czy coś, kiedy te światy przenoszą też świat pornografii i to jakby się dalej też łączy. Tutaj myślę, że w tej kwestii dziecięcej na razie chyba tyle powiem. Będę chciał to jeszcze rozwijać. Jeśli jesteś zainteresowany, to możesz napisać w komentarzu. Spróbuję coś poszukać, czy nawet jakieś przykłady podać. No i teraz bym chciał przejść do dorosłości. Specjalnie tak zakończyłem właśnie na pornografii, żeby teraz też tym zacząć. To jest tak, jeśli chodzi o pornografię, to jest bardzo duże niebezpieczeństwo. No jeśli chodzi o męskie patrzenie, więc no to po pierwsze zaburza nam wizję patrzenia na kobietę. Patrzymy na kobietę czysto przedmiotowo. Bardzo trudno nam się później przestawić z tego patrzenia przedmiotowego na inne. Zważywszy, że kobiety, które też w tej kulturze są wychowywane, bo taka kultura coraz bardziej nas otacza, poprzez reklamy, filmy, internet, czy też czysto pornografię, która w tym internecie jest, więc to jest niebezpieczne. No i kobiety też są tak wychowywane, że wystarczy nawet iść do, nie wiem, do liceum czy coś, jak chodzą dziewczyny, coraz krótsze spódniski, dekolty coraz większe, albo właściwie coraz krótsze bluzeczki, nie wiadomo jak. No i właściwie jest na tej zasadzie, że to wszystko tak się nakręca. No i dodatkowo to, co powiedziałem wcześniej, że coraz mniejsze dzieci czy dziewczynki są atakowane, może nie bezpośrednio pornografią, tylko tą pornografią odkrytą, czy przez lalki, czy przez różne, nawet chociażby też modę, gdzie patrząc na niektóre zdjęcia i jak zobaczymy, że to jest na przedział wiekowy 12-15 lat, na przykład jakaś moda, to można naprawdę się zdziwić. A jest już teraz moda bielizny dla dzieci od wieku, nie wiem, 12, a może nawet mniejszym, nie sprawdzałem tego do końca. Gdzie naprawdę ta bielizna jest wyzywająca i właściwie po co ona jest, nie? Więc to od tego się zaczyna, żeby nas zdeprawować, zdemoralizować. Kiedy mamy za dużo tak jakby do czynienia z pornografią, stajemy się też obojętni, jakoś tacy brutalni, nawet jak się rozmawia z dziewczynami czy z kobietami, gdzie mężczyźni coraz bardziej są brutalni, nie ma już czegoś takiego jak, nie wiem, otwieranie drzwi, puszczanie przodem, tłumaczy się kulturą równouprawnienia, kobiety są na tym samym poziomie co mężczyźni, no i to jest to niebezpieczeństwo, ale też jest tak, że my gdzieś tego szukamy, nie? Kobiety szukają tego, żeby facet się nią zaopiekował, a facet chce się też mieć możliwość zaopiekowania się, a ta kultura jakby to wszystko odwraca i niszczy. No i jest to duże niebezpieczne, no mówię, tutaj też trzeba uważać, trzeba też rozmawiać, bo jest tak, że bardzo łatwo można się wpakować, ciężko się z tego wychodzi. Ja nawet spotykając się z wieloma osobami, czy rozmawiając, to naprawdę bardzo trudno, wiele lat czasami trzeba, żeby się z tego wszystkiego wykaraskać, gdzieś to zawsze zostaje, no i też ten szacunek dla kobiety, czy to patrzenie na kobiety gdzieś tam w głowie siedzi. Kolejnym takim zagrożeniem, niebezpieczeństwem dla starszych osób, oczywiście to się zaczyna już od dzieci, magia, czyli Harry Potter, dla dziewczynek Witch, no i później my, nie? Wróżby, wszelkie jakieś takie wróżki, wahadełka, taroty, wszelkie takie jakby przesądy nawet, typu, nie wiem, nie witamy się przez próg, coś tam, nie wstajemy lewą nogą, nie wiem, nie podnoszenia pieniążka tam, nie wiem, orzełkiem do góry, czy jakoś tam, nie mówię, a w tej wierzeniu jakoś tam, nie wierzę, ja zawsze mówię, że jestem wyznania rzymskokatolickiego, no, ale jednak wiele osób tak uważa i tak wygląda ich życie.
wchodzą do wróżek i nie wiem, sprawdzają jak, nawet teraz ostatnio widziałem, że kalendarz na 2017 rok, jak będzie wyglądał ten rok, nie? No i ludzie kupują, ludzie w to wierzą. No i to jest kolejne zagrożenie, gdzie wchodzimy w jakiś tam w mniejszy lub większy stopień w magię czy w zło, gdzie ona jest tam tak troszeczkę pod pierzynką podawana. No kolejną rzeczą to jest, tak powiem w cudzysłowie, wolność, czyli wszystko mi wolno, wszystko mogę, na co tylko mam ochotę, nie? Mam ochotę się napić, to chlam na umór, mam ochotę, nie wiem, na seks, to sobie to biorę, nie wiem, mam ochotę zjeść, to idę jeść, mam ochotę, nie wiem, coś kupić, to sobie kupuję. Nie ma czegoś takiego jak pewne, czegoś nie powinienem mieć, coś mi nie jest potrzebne, coś mi nie jest niezbędne. Właśnie takie zadanie jest mi pytanie, czy ja tego chcę, czy ja tego potrzebuję, czy jest mi to potrzebne, nie? Wiesz, kiedyś ktoś powiedział też takie ciekawe, że człowiek do życia potrzebuje chleba i wody. A zobaczcie, że co nam teraz jest dawane za darmo, co nie? To jest też ciekawe. To mnie w pewnym momencie też uderzyło, że zobaczcie, co jest dawane za darmo. Internet i antykoncepcja. W wielu rzeczach są to rzeczy dawane za darmo. Jak nie wiesz, to sobie sprawdź. Tutaj też chciałbym też przejść do gier. Ja już zrobiłem materiał na ten temat w jakimś stopniu, ale myślę, że tutaj też należy powiedzieć w tym materiale. No gry, w których jest dużo przemocy, dużo magii, dużo tak jakby brutalności. No i teraz coraz więcej pojawia się erotyki, pornografii, i to często takiej pornografii mocnej, twardej. Niby to jest tak, że to jest od 18 lat czy 21 lat, bo akurat nawet sprawdzałem, że GTA ta najnowsza jest od 18 roku życia, no ale to jest na takiej zasadzie, jak mi to znajomy powiedział, Tomek, nie czarujmy się, w to grają 13-14-latki. I to jest prawda, jak pytałem się kilku chłopaków w wieku 14-15 lat, tak grają w takie gry. No więc jeśli oni już są atakowani brutalnością, wszechobecną magią, tutaj gry MMORPG, czyli chodzi się po świecie, wciela się w jaką postać, no tutaj też jest to niebezpieczeństwo, że nie wiem, jesteśmy jakimiś heroesami, bodhaterami, jesteśmy niepokonani, niezniszczalni. Kolejną rzeczą jest to, że to po prostu zabiera czas. Ja jako gracz, po swego czasu, jakiś tam czas temu na studiach, bardzo dużo czasu spędzałem przed grami, grając, więc potrafiło dojść do tego, że grałem kilkanaście godzin dziennie. Gdzieś tam oglądałem jakiś reportaż, kto sobie nie wyobraża, że ktoś tam siedział przed komputerem 10 godzin, a mówił nawet, że potrafił kilkanaście godzin dziennie. Tak, powiem wam, że nawet z własnego doświadczenia siedziałem chyba właściwie, nie wiem, 18 godzin dziennie, a raz żeśmy zrobili taką akcję ze znajomymi, kiedy tam chyba we trzech albo czterech żeśmy się spotkali, wzięliśmy sobie komputery, połączyliśmy je w sieci, tak graliśmy między sobą, nie? No, takie męskie spotkanie. To trwało właściwie dwie doby, czyli 48 godzin, i mieliśmy chyba tylko 3 godziny przerwy na spanie. I właściwie non-stop graliśmy. Więc jakie to jest zagrożenie, kiedy to jest niebezpieczne? Tutaj powiem, że tu większe jakby ten prym mają chłopaki, nas to bardziej wciąga, bo jest to świat przedmiotu, więc kobiety mniej troszeczkę są zainteresowane. No ale z drugiej strony, no jeśli są te media społecznościowe, które też się pojawiają coraz bardziej, to znowu jest druga strona, bardzo dużo kobiet w mediach społecznościowych siedzi, nie? To co powiedziałem, a co tam dziecko, co dziecko zrobiło, i ona wszystko pisze, czy ważne, czy nieważne, wypisuje.
Tutaj też jeszcze mam zapisane wszelkie takie różne przedmioty. No, pierścień Atlantów spotkałem się, mój kolega miał do czynienia z pierścieniem Atlantów, mówił mi, że trochę źle się czuł, różne takie myśli miał dziwne. No tutaj w tym momencie jeszcze powiem, że co z tym zrobić, nie? Bo to też nie zawsze wiadomo. No ja mu na przykład poleciłem do rozmawiarcy z kopalniami, u nas niedaleko jest taka większa rzeka nazwana Sanem, więc mówię, że do Sanu, do rzeki. No można też zakopać, tylko to zawsze jest jakieś niebezpieczeństwo, że ktoś to może gdzieś wykopać. Więc tutaj też jakoś tak, no najlepiej było tak, żeby tego po prostu nikt nie znalazł. Jeśli jest to zniszczalna rzecz, to zniszczyć czy spalić, to może być na takiej zasadzie, czy rozwalić młotkiem wszelkie takie właśnie, czy figurki, czy jakieś buddy, słoniki, inne takie, no tego jest pełno. Coraz bardziej ja swego czasu też dostałem, od osoby, która była wierząca, dostałem buddę, no to wziąłem od 5-kilowej i tyle było z buddy. No więc to jest różne, czy w kaszczem z ciała. Ale powiem wam, powiem ci też zagrożenia, które w czym teraz są, z którym ja się spotkałem. Jeszcze nad tym tematem tak bardziej nie posiedziałem. Jeśli tam będzie zainteresowany, to może dać znak, to spróbuję coś tam posiedzieć. Zagrożenia takie typowo religijne. Z trzema, którymi się spotykałem, to było tak, różaniec. Teraz mi wyleciała, jak się nazywała ta metoda, ale on jest na zasadzie takich guzów i on, te koraliki, one są platane tym sznureczkiem, że tutaj ktoś właśnie tam mówił, znajomy kapa, który tam już troszeczkę lizą tego tematu, że tu chodzi o ten guz, te węzły, że to jest jakoś tam specjalną metodą wytwarzane, że to jest tam z buddyzmu, z hinduizmu, że to jest niebezpieczne. A powiem, że to był różaniec wykonany przez chrześcijan, nie? Oni prawdopodobnie sami nawet nie wiedzieli, że to jest niebezpieczne, nie? Więc tutaj też na to trzeba uważać. Drugie to jest medalik świętego Benedykta, gdzie jest podrabiany. Jest podrabiany przez satanistów, gdzie po prostu jest troszeczkę inaczej tam, że u nas, jeśli chodzi o ten chrześcijański medalik, kruk siedzi i ma złożone skrzydła, a podrobione ma otwarte. No tam jeszcze jest wiele szczegółów. No na internecie są, tam można sobie sprawdzić. Ja mówię, jeśli będziecie to interesować, to napisz w komentarzu, to mogę zająć się tym tematem, trochę posiedzieć i coś tam napisać. No i kolejne rzeczy. Są obrazy Pana Jezusa Miłosiernego, gdzie Pan Jezus błogosławi lewą ręką. Ktoś może tam powiedzieć, że to jest taki wymysł, czy że ktoś się pomylił, ale no to jest też nawet jakiś tam egzorcysta mówił, że gdzie szatan już go wypędzał, to też powiedzieć, że to jest celowa robota, że on po prostu jako naśladując też, odwracając wiele rzeczy, to specjalnie to, że te obrazy też są jakoś tam specjalnie jakby przez tego złego ducha opanowywane i że są tak jakby odwracane, nie? Więc to też jest niebezpieczne. To też trzeba uważać. No, też na przykład miałam do czynienia, gdzie moja kuzynka w sklepie z dewocjonaliami kupiła krzyż z pętelką i po prostu poszła do kościoła, chciała poświęcić i ksiądz się nie zgodził, że co ty kobieto tutaj dajesz, czy wiesz co to jest. Ona mówi, że ona nie wie. I ona później ze mną rozmawiała i się pytała. No i to właśnie też jest, że no wiadomo, my nie zawsze wszystko wiemy i to jest też problem, no ale zobaczcie, no często właśnie gdzieś w takich sklepach takich rzeczach, gdzie no religijne, nie? Religijne, a to jest takie jednak niebezpieczne, nie? No kolejną też taką rzeczą niebezpieczną, którą ja akurat też miałem do czynienia z UFIMY, więc no też wiadomo, czy przez magię, czy też horrory, które też jakoś tak niewłaściwie wpływają na nasze funkcjonowanie czy myślenie. No i też jakoś w jakimś stopniu pustoszą nasze to myślenie czy to bycie. Dzięki za uwagę. Jeśli jesteś tam zainteresowany jeszcze jakimiś tematami, to możesz pisać tutaj w komentarzach. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie. No jeśli ci się spodobało, nie subskrybujesz, to zapraszam do subskrypcji. Króluj nam Chryste. Alleluja. Cześć.